Witam Was serdecznie na dzisiejszym live'ie. Nie wiem, czy mnie widać, czy mnie słychać. Pierwszy raz robię coś takiego przez pokój. Cześć, cześć. Witam serdecznie. Witam, Chris. Witam Ciebie. Witam Ciebie. Ewa, witam każdego dołączającego. Tutaj jakiś link muszę skopiować. Mam nadzieję, że na Facebooku to również pójdzie sprawnie, bo widzę, że tutaj coś delikatnie mi nie idzie, ale myślę, że pytanie tylko do Was, czy mnie dobrze słychać, czy mnie dobrze widać, jeżeli możecie mi podpowiedzieć, czy mnie słychać, czy mnie dobrze widać. Aha, dobra, już wiem, o co chodzi. Tutaj witam Was serdecznie. Cześć Łukasz, cześć Asia. Widzę, że tutaj oczywiście na Safari to jest nieobsługiwane, więc muszę po prostu przełączyć się na drugą przeglądarkę. Pozwolicie tylko, żeby na fejsie to poszło. Zastanawiam się tylko, czy to również idzie na YouTubie. Wydaje mi się, że tak, ale zaraz sobie posprawdzam. Tak, idzie. Więc na YouTubie też idzie, na kanale Instytut Flow Siła Spokoju, ale najważniejsze, że tutaj mam z Wami kontakt. Witam Ciebie, Klaudia. Cześć, cześć. Bardzo się cieszę. W takim razie, słuchajcie, już za chwileczkę zaczynam. Ja się tylko przełączę na jedną przeglądarkę, bo jednej rzeczy nie wziąłem pod uwagę, że oczywiście w takich sytuacjach może się tutaj parę rzeczy wykoleić. No i tylko się zaloguję na Facebooka. Oj, tak jak to zawsze w takich momentach. Wprowadziłem stare hasło. No cóż. Już miałem wszystko podpięte, ale właśnie dostałem informację, że nie do końca przeglądarka obsługuje. No więc już ją podpinam, słuchajcie, i mogę z Wami już tutaj fajnie działać, robić co trzeba. Dobra, no nic, chyba tutaj mi się po prostu to nie udaje, chociaż mogę jeszcze spróbować na jednej przeglądarce. Mam nadzieję, że mi się to uda. Już momencik, tu mam tak, o, dołącz do pokoju. Udostępnij, o, i pięknie, jestem już tutaj, na Facebooku jesteśmy na pokoju, tutaj jestem na YouTubie. Więc śmiało mogę, słuchajcie, już w pełni wszystko, cała automatyka już powinna działać. Mam nadzieję, że mnie widać, słychać wszędzie tam, gdzie się uruchomiłem. I teraz tak. Włączam sobie tylko jeden widok. Tak. I słuchajcie, zaczynam. I zaczynam. Oj, tutaj jakiś mikrofon słychać. Wyciszysz mikrofon? Nie, to mi to nic nie da, że tutaj muszę kogoś wyciszyć. Słuchajcie. Rafał ma chyba niewyciszony mikrofon. O, wyciszę. Teraz mi się uda. Ula wyciszona. Piotr. Piotr jeszcze ma niewyciszony mikrofon. No, nie mogę wyciszyć jednego mikrofonu.
krzyczeć. Rafale, Piotrze, jeżeli mnie słyszycie, wyciszcie proszę mikrofon, bo słyszę coś tam u Was, muzyka gra. Marian, witam serdecznie. Dobrze, słuchajcie, ja w takim razie, niezależnie od trzasków i dzięki serdeczne, już wszystko jest w porządku. W takim razie już zaczynam robić to, co trzeba. Po prostu wyciszę sobie tak. A więc, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, dzisiaj mamy temat związany z tym, co robić w sytuacjach, kiedy, no właśnie, nie wiadomo, co zrobić. Co zrobić, kiedy jesteś na rozdrożu, co zrobić, kiedy do końca nie wiesz, jaką decyzję podjąć i nie wiesz, w jaki sposób tą decyzję podjąć. Być może przyjdą Wam ewentualnie jeszcze jakieś tematy poboczne z tym związane, ale to jest temat główny na dzisiaj. I tutaj w ogóle zadajmy sobie pytanie, po co w ogóle ten cały hałas, tak? Po co w ogóle podejmować decyzję i przywiązując do tego całą naszą uważność, aby ta decyzja była spójna z nami? Po co w ogóle wprowadzać odpowiedni stan umysłu przed podjęciem decyzji, jeżeli po prostu możemy pozwolić sytuacji, aby się zadziała, tak? Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż odpowiem Ci od strony tej terapeutycznej. Bardzo często przyczyną depresji w życiu, szczególnie odnosząc to do dzisiejszego czasu, ludzie nie robią to, co chcieliby robić i to, co powinni robić z perspektywy swojego własnego potencjału, nie są w życiu z odpowiednią osobą i uwaga, kolejna sprawa, nie są w odpowiednim miejscu. W momencie, kiedy te trzy czynniki jeszcze na domiar złego zbiorą się w czasie i będą obecne w życiu jednocześnie, sytuacja robi się dosyć poważna, ponieważ w życiu zaczynamy zamieniać się w istotę, która jest stricte reaktywna, istotę, która tylko i wyłącznie gasi pożary, istotę, która po prostu nie ma tak naprawdę dostępu do jakości życia, o którą warto byłoby walczyć. Tak? Czy ktoś z Was kiedyś być może spotkał takie osoby w życiu, które po pierwsze nie są z właściwą osobą, po drugie nie robią rzeczy, które chcieliby robić i po trzecie nie są w miejscu, w którym chcieliby być. Ale mnie tutaj teraz słońce oświetla. Widzicie, światło zawitało. Czy Wy spotkaliście przypadkiem może takie osoby na swojej ścieżce? Posprawdzam na wszystkich możliwych kanałach. Bo tutaj jestem na pokoju facebookowym. Czy zdarzyło Wam się kogoś takiego spotkać? Na pewno podejrzewam, że wielu, wielu z Was mogłoby stwierdzić, że takich ludzi jest bardzo dużo, tak? Ludzi, którzy, no właśnie, nie robią rzeczy, które powinni robić, a wiedzą, że chcieliby robić, no ale istnieją jakieś ograniczenia, ponieważ ciężko zrezygnować z pracy, ciężko zmienić pewne rzeczy w życiu, albo są z osobami, z którymi nie do końca chcieliby być. Ja pamiętam takie badanie, nie do końca mogę w myślach zlokalizować autora tego badania, natomiast kwestia jest taka, że w badaniu tym zadawano pytanie ludziom, którzy rozwodzili się, tak, czyli rozwodnikom, absolutnie nie oceniam tego w żaden negatywny sposób, tylko ludzie, którzy zmienili swoje życie poprzez rozwód po 30 latach. Kiedy patrzę w lustro, uwaga, absolutnie proszę tego nie oceniać w żaden negatywny sposób, nie wyciągać daleko idących wniosków. Okazało się, że większość ludzi, którzy na przykład przechodzili przez rozwód, momentem dla nich, który był momentem, kiedy doskonale wiedzieli, że nie powinni się żenić czy wychodzić za mąż z tą osobą, był moment przy ołtarzu albo przed samym ślubem. Co ciekawe, no oczywiście zazwyczaj jest tak, że później idziemy jako ofiary swojej konsekwencji i zaczynamy
powiedzmy, tą decyzję już wprowadzać w życie i niestety ta decyzja zaczyna później nam, że tak powiem, pokutować, tak? Tu muszę udział w Twojej transmisji, zobacz, akceptuj. Aha, zaraz, co ja tutaj muszę zrobić? Nie wiem, coś tu poklikać powinienem, mam nadzieję, że nie. I teraz, słuchajcie, sprawa jest prosta. Aby wszystkich tych rzeczy uniknąć, należy podejmować decyzje, które są związane z Tobą, które są w zgodzie z Twoim wnętrzem, które są w zgodzie z tak zwaną bazą, które są w zgodzie z Twoim najlepszym możliwym wyobrażeniem na swój własny temat. I tutaj można by powiedzieć, że tak jak na przykład bardzo często pracując ze sportowcami, dążę do tego, aby wszystkie elementy osobowości ułożyć w jednej linii, aby te siły, które będą skumulowane, mogły przejść do przodu, aby mogły powodować, że Ty generalnie odczuwasz takie coś we swoim wnętrzu, że odgrywasz rolę zgodnie z napisanym przez dla Ciebie scenariuszem, rolę, która jest dla Ciebie przeznaczona. Po prostu jest pewnego rodzaju spójność. I to jest przepiękne odczucie, tak? Oczywiście niektórzy nazwaliby to stanem flow, którym de facto zajmuję się od dłuższego czasu. Niektórzy nazwaliby to po prostu życiem w zgodzie z samym sobą. Uważam, że możemy to określić i w taki sposób. Ale jest jedno pewne. Na pewno się to opłaca po to, aby doprowadzić do tego, do tej synergii, czyli synergii ciała, synergii umysłu, synergii duszy, czy ducha i emocji, tak? Czyli wszystkie te elementy zaczynają ze sobą współgrać. Odnosząc się do poziomów neurologicznych Wilca, chodzi o to, że to wszystko, co się dzieje w Twoim życiu, jest zgodne z Twoją tożsamością, jest zgodne z Twoimi wartościami, wszystko, co się dzieje w Twoim życiu, jest zgodne z Twoimi przekonaniami, które są uformowane, więc zauważ tutaj jakby elementem początkowym i niesamowicie ważnym z perspektywy tego, aby podjąć słuszną decyzję, należy zadać sobie bardzo ważne pytania odnośnie tego, kim tak naprawdę jesteś, co jest dla Ciebie w życiu najważniejsze i w co wierzysz w kwestii Twoich przekonań w odniesieniu do Twojego życia, czy dajmy na to teorii kosmogonicznych, które przyjmujesz za prawdziwe. Chodzi tutaj mi szczególnie o wyjaśnienie odnośnie tego, dlaczego powstał świat, po co on istnieje i co Ty tutaj robisz i jaką masz misję do wypełnienia. W związku z tym te wszystkie elementy, które chcemy połączyć, mamy w postaci odpowiedzi, które to pytania musimy sobie najpierw zadać. Czyli zauważ, elementem pierwszym jest świadomość. Elementem pierwszym jest świadomość. I teraz zauważ, możemy tutaj mówić o tym efekcie synergii. Ja bym tutaj odniósł się chociażby do takiego jednego elementu. Chociażby Wu Wei, czyli koncepcja non-action albo koncepcja braku rozwiązań, czy braku forsowania siłowego. Bardzo znana koncepcja, szczególnie w odniesieniu do osób, które zajmują się czymś takim jak Qigong albo chociażby zajmują się Kung Fu w jakimś tam stopniu. To jest właśnie brak wysiłku, czyli brak takiego wysiłku, kiedy życie może się Tobie jawić i życie możesz odczuwać jako coś, co po prostu najzwyczajniej w świecie jawi Ci się jedną wielką szarpaniną, czego oczywiście w życiu nie chcemy, ponieważ życie codzienne staje się zdecydowanie czymś bardziej kosztowniejszym w sensie energii, którą musisz zainwestować. Dokładnie to samo odniósłbym do poziomów neurologicznych Dilca, który mówił o tym, że wyobraź sobie, do momentu, kiedy odczuwasz negatywne emocje, kiedy negatywne emocje są u podstaw Twojego działania, Twojego podejmowania decyzji, postrzegasz życie jako jedną wielką walkę. Oczywiście mógłbym to od razu przekotwiczyć do bardzo duchowego pojęcia tego, co tak naprawdę blokuje Ciebie w kontakcie ze swoją duszą, bo okazuje się, że właśnie negatywne emocje, i możemy to odnieść do bardzo wielu, bardzo starych, można powiedzieć najstarszych źródeł, że to właśnie negatywne emocje tworzą pewnego rodzaju membranę, która oddziela Ciebie od duszy,
która oddziela duszę od ciała, tak? Więc to jest bardzo ważna rzecz. Więc tutaj dążymy do tego, aby upodobnić się pod tym względem do natury. Teraz patrzę przez okno, widzę konie, widzę drzewa i patrzę na przykład na potężną ścianę roślinności, która nie wysila się po to, żeby rosnąć, tak? My tak samo nie powinniśmy czynić potężnych wysiłków po to, żeby rosnąć i się rozwijać. I do tego właśnie dążymy w momencie, kiedy chcemy podejmować decyzje w zgodzie z samym sobą. No dobrze, teraz jak to w ogóle zrobić i do czego to odnieść? Więc pierwsze co, rozróżniłbym tutaj pewnego rodzaju binarny sposób pojmowania rzeczywistości, którą możesz odgrywać w życiu. Po pierwsze, możesz działać z perspektywy ego, albo możesz działać z perspektywy duszy. Skąd wiesz, że na przykład decyzja, którą chcesz podjąć, będziesz otrzymać podszepty od strony ego? I który z tych, powiedzmy, postaci, które siedzą ci na barkach czy przy uszach, to jest ego, a który to jest dusza? Otóż ego zawsze będzie komunikowało się z tobą z perspektywy, uwaga, braku, z perspektywy deficytu, z perspektywy strachu, z perspektywy obawy albo z perspektywy motywacji zewnętrznej. Czyli ty chcesz dążyć do tego, aby, uwaga, dążyć do uznania, dążyć do jakichś, powiedzmy, rzeczy takich jak pieniądze tylko i wyłącznie, dążyć do, uwaga, wygody w życiu. Bardzo często ego będzie ci podpowiadało właśnie w ten sposób. Zauważ, jeżeli ja powiem i zapytam kogoś, ile chcesz zarabiać, no tyle, żeby mi nie brakło. To jest właśnie perspektywa ego, tak? Oczywiście teraz możemy przejść do perspektywy duszy. Dusza to nic innego jak perspektywa miłości, to perspektywa odwagi, to perspektywa zaufania, zaufania do siebie i tej inteligencji, której ufasz w życiu. Zaufania do życia ogólnie, zaufania do wszechświata. Dusza to perspektywa spokoju. Dusza to perspektywa, uwaga, to się pojawi jeszcze bardzo często, dawania. Ego to jest czysto egoistyczna pobudka i branie, tak? Czyli biorę coś dla siebie i chcę brać jak najwięcej, a dawanie to jest właśnie dusza. I teraz dam Ci przykład, może odnosząc to do wyboru pracy. Mam dwie możliwe role, które mogę obsadzić, tak? I teraz mogę pomyśleć sobie z perspektywy, przed poszukiwaniem pracy, mogę sobie pomyśleć, dobra, ale gdzie dają największe benefity? Gdzie dają największą pensję? Gdzie mogę dostać najwięcej? Gdzie mają najwięcej pakietów dodatkowych, tak? I mogę kierować się tym wyborem. Albo mogę iść, powiedzmy, przeszukiwać rynek pracy, kryterium pod tytułem, gdzie mogę dać najwięcej, gdzie mogę w konfrontacji z moim potencjałem, z moimi silnymi stronami stworzyć jak najwięcej wartości. Zauważ, że w pierwszym przypadku prędzej czy później pojawi się u Ciebie strach, no bo jeżeli Ty będziesz odczuwać coś takiego, że nie zasługujesz na te pieniądze, ale jakoś Ci się po prostu fartło, to generalnie rzecz biorąc można by powiedzieć, że jest to sytuacja dosyć niekomfortowa i dosyć, bym powiedział, budująca pewnego rodzaju niepewność. Czyli ja chciałem wziąć, ale w ten sposób spowodowałem, że w moim życiu pojawiła się niepewność, tak? W związku z tym znowu tutaj mogę z perspektywy strachu lądować w jeszcze większym strachu, w jeszcze większej niepewności. Natomiast kiedy ja występuję z perspektywy dawania, czyli gdzie mogę swój potencjał zrealizować, gdzie mogę skonstruować, gdzie mogę wnieść największą wartość w życie ludzi, no to to jest zupełnie inna perspektywa, bo nawet może się okazać, że ja przez to, że maksymalizuję wartość, którą mogę wnieść w życie drugiego człowieka, okaże się, że ja sobie te benefity samodzielnie wypracuję. Uwaga, będę wiedział, że ja na to zasługuję. Być może będę chciał czegoś więcej, ale doświadczanie pracy jest coś zupełnie innym. Tutaj jest to na zasadzie szukanie sobie bezpiecznego dołka, w którym mogę się zakopać, a tutaj jest to wyjście na front tworzenia wartości i, uwaga, samorealizacji, kiedy to, no cóż, komfort nie jest, kiedy to dochodzisz do wniosku, że komfort
nie jest czymś, co jest stworzone ani dla naszego ciała, ani dla naszego umysłu, ani dla naszej duszy. Absolutnie nie. Jesteśmy stworzeni do ciągłego rozwoju, do ciągłego ewoluowania, tak? Do ciągłej transformacji i właśnie tak powinniśmy postrzegać. Czyli zauważ, masz dwie perspektywy. Mamy już pierwsze kryterium oceny. Nie wiesz, co zrobić? Zauważ, jakie decyzje czy opcje, które masz do wyboru, pochodzą od czystego ego, czyli pochodzą z braku, z deficytu, ze strachu, z obawy albo z motywacji zewnętrznej, a jakie decyzje czy jakie opcje pochodzą z perspektywy miłości, odwagi, zaufania, spełnienia czy perspektywy dawania. Jest to bardzo klarowne w momencie, kiedy się w to wgłębisz i oczywiście tutaj docieramy do bardzo ważnego, że tak powiem, etapu przedwstępnego, a mianowicie w momencie, kiedy w ogóle wypisujesz sobie jakiekolwiek opcje, które masz przed sobą, najpierw musi nastąpić faza oczyszczenia. Na czym może polegać faza oczyszczenia? Oczywiście nie chodzi mi tutaj o branie liści senesu, chociaż być może o to też może mieć sens może mieć znaczenie, ale chodzi mi o oczyszczenie przede wszystkim emocjonalno-mentalne, kiedy to zauważ, każdy człowiek w Twoim otoczeniu wywiera wpływ na Ciebie. Szczególnie tyczy to się środowiska takiego bliskiego, najbliższego, środowiska pracy, być może osób, które nawet już nie żyją, ale w Twoim życiu wywarły na Tobie jakiś wpływ i miały w Twoim życiu duże znaczenie. Tak? Czyli zauważ, mamy już dwie perspektywy, ale żeby do tych perspektyw dojść i klarownie móc rozróżniać, najpierw musimy się oczyścić. Oczyścić się i z tej perspektywy dopiero podejmować ewentualne próby dojścia do decyzji i klarowności tego, jaka opcja skąd pochodzi. No dobrze, czyli mamy już pierwszą możliwą opcję, jeżeli chodzi o wybór. Teraz mamy na przykład coś takiego, jak, uwaga, połączenie się z duszą. No i tutaj w jaki sposób połączyć się z duszą? I tu de facto docieramy do tematu duchowości, jakkolwiek ta duchowość u Ciebie jest ułożona albo nie jest ułożona, bo być może nie jesteś osobą duchową. Oczywiście rozróżniam bardzo klarownie duchowość od religii, czyli mówimy stricte o duchowości. Ewa, dziękuję Ci za cenny komentarz. Tak, medytacje bardzo w tym pomagają i są bardzo pomocne. Tak, bardzo w tym pomagają, są bardzo pomocne, aby, uwaga, móc zacząć zarządzać w sposób świadomy swoimi myślami i na przykład pozamykać te wszystkie zakładki, które mogą zakłócać proces podejmowania decyzji. Jak najbardziej. Ewa, dziękuję Ci za Twój aktywny udział. Każde Wasze słowo jest bardzo pomocne, bo to razem tutaj tworzymy tę treść. I teraz kontakt z duszą. No to, co powiedziałem już wcześniej. Pomiędzy duszą, a jeżeli się odniesiemy do takich, mówię, prastarych źródeł, pomiędzy duszą a ciałem komunikacja jest mocno zaburzona. I ona jest zaburzona w bardzo różnoraki sposób. Po prostu istnieje pewna membrana, nazwijmy to filtr, która uniemożliwia Tobie dotarcie do informacji prosto z duszy, prosto ze źródła. Bo gdybyśmy mieli łatwy dostęp, to tak naprawdę nie mielibyśmy w ogóle dylematów w kwestii podejmowania decyzji. No ale jeżeli ten filtr, ta membrana istnieje, ona jest tworzona przez co? Ona tworzona jest przede wszystkim oczywiście przez te wszystkie elementy, o których mówiłem wcześniej, czyli chodzi o ego. W pierwszej kolejności mówimy, uwaga, uwaga, bardzo często przez nasze tendencje związane z lenistwem. Czyli chcielibyśmy, żeby życie się ustabilizowało i żebyśmy nic już nie musieli robić. Żebyśmy sobie siedzieli pod tą palemką, z drinkiem z palemką i żeby nikt od nas nic nie chciał. I to czasami nazywamy pewnego rodzaju szczęściem. Oczywiście, zgadnij co? Pewnie przez tydzień będzie się podobało, ale jestem w stanie się założyć o dużo, że po tygodniu dobrego odpoczynku no zaczęłoby Tobie się nudzić. Więc tego rodzaju tendencja na pewno nie jest czymś, co może doprowadzić w jakiś sposób do szczęścia, bo tak jak mówię, uważam, że szczęście wiąże się z pełnym wykorzystywaniem swoich zasobów i potencjału, który posiadasz. No, ale to jest tylko i wyłącznie moje skromne zdanie i nawet cieszę się, jeżeli się z tym nie zgadzasz. I umiesz to uzasadnić, tak? Bo to jest bardzo ważne.
Kolejna sprawa. Kolejna część tej membrany to mogą być na przykład rzeczy, które tworzysz na co dzień za pomocą języka, który używasz na co dzień. I to mogą być rzeczy, które, uwaga, odgradzają cię od twojej duszy. I tu znowu odniosę się do pewnych bardzo prastarych źródeł, gdzie mogą to być rzeczy związane z tym, jak takimi rzeczami jak obgadywanie, jak powiedzmy używanie informacji prawdziwych albo nieprawdziwych na inny temat, jak wywoływanie samego faktu, że ktoś obgaduje kogoś. Uwaga, jakieś nieszczere pochlebstwa, rzeczy, które wytwarzamy za pomocą języka po to, aby, uwaga, w sposób świadomy albo nieświadomy podzielić ludzi, tak? Więc to są wszystkie te rzeczy, które możemy zrobić, złe rzeczy, które możemy zrobić za pomocą języka. Wspominam o tym dlatego, że tamtych elementów jest bardzo dużo, ale język jest jednym z kluczowych elementów, który odgradza Ciebie od Twojej duszy. Dlatego też zauważ, tak jak napisała Ewa, medytacja jest czymś, co Ci pomaga się połączyć, ponieważ Twój język ma zupełnie inny charakter, tak? Ponieważ Twoje ewentualne zaburzenia emocjonalne nie mają miejsca, no i nie jesteśmy podatni na taką czystą reaktywność. Oczywiście używanie języka w niewłaściwy sposób, typu, nie wiem, jakieś tam obraźliwy język, przekleństwa i tak dalej, to też ma znaczenie. Wiem, że wydaje Ci się to dziwne, co teraz poruszam, ale pamiętaj o tym, być może jeżeli będziesz chciał, chciała, ja ten temat może w jakiś sposób rozszerzę na którymś z live'ów, jeżeli będziecie chcieli oczywiście, bo mogę Wam bardzo klarownie wyjaśnić połączenie pomiędzy tymi rzeczami, w jaki sposób to utrudnia podejmowanie Tobie decyzji, właśnie negatywne używanie języka. A więc to połączenie z duszą jest bardzo często utrudnione poprzez słownictwo, poprzez nasze tendencje do lenistwa, niechęć do rozwoju. Tak, zauważ, że bardzo często, nawet w treningu intuicji, tak jak często zdarza mi się pracować z ludźmi na poziomie treningu intuicji, bardzo często dużą przeszkodą jest nasza blokada przed usłyszeniem prawdy. Tak? Kiedy, nie wiem, Twoja dusza Ci podpowie, musisz zmienić swoje życie. Musisz zmienić swoje życie prywatne, musisz zmienić swoje życie zawodowe, bo generalnie wszystko jest nie tak, jak trzeba. I w tym momencie wiele osób, co robi? Pierwsza reakcja jest taka, wiesz, no, słyszałam, że tam mam pozmieniać swoje życie prywatne i zawodowe, ale to chyba jakieś bzdury są, no bo nie mogę zmienić wszystkiego. Tak? Oczywiście dla nas wydaje się, że my mamy bardzo duże ograniczenia, i mamy bardzo duże ograniczenia, szczególnie na poziomie logicznym. No ale jeżeli chcemy już usłyszeć ten głos, no to warto by było się na ten głos otworzyć się na niego w pełni, tak? Szczególnie jeżeli ten głos podpowiada nam bardzo niekorzystne dla nas warianty rzeczywistości. Czasem to jest bardzo często bardzo trudne. I tu mówię Ci ze swojego własnego doświadczenia. Czasem słyszysz pewne słowa, podpowiedzi i Twoja fizyczność Cię skręca wręcz w konwulsjach, no bo Ty nie chcesz tego zrobić, tak? No bo nie chcesz tego usłyszeć i być może ktoś z Was już coś takiego miał, że po prostu ciężko Wam w ogóle zaakceptować tego rodzaju odpowiedzi i tak faktycznie czasami się z nami dzieje. Więc tutaj trzeba być bardzo ostrożnym w kwestii akceptacji tego, co przychodzi, bo czasami przychodzi coś, czego nie do końca jesteśmy gotowi zaakceptować, tak? Czyli mamy znowu łączność z duszą i ta łączność z duszą, uwaga, nawet na poziomie medytacji, ona niekoniecznie musi być na początku taka prosta. Z nią trzeba troszkę popracować, wiedząc, że na poziomie dnia codziennego możemy tę komunikację zaburzać albo ułatwiać, tak? Zatem zauważ, dotykamy tematu, który jest bardzo wielowątkowy. Mam nadzieję, że nie oczekiwaliście ode mnie zbioru technik. Oczywiście trochę technik też się posypie, ale chciałbym temat potraktować dosyć wielowymiarowo. Więc teraz mamy kolejną rzecz. Połączenie wielu sił, czyli to, o czym wspomniałem wcześniej, zadanie sobie kluczowych pytań. Czyli kim jesteś? Co jest dla Ciebie najważniejsze na poziomie wartości? Jaką masz wizję i misję? Tak? Nad tym warto pracować. To nie jest taki projekt, który możemy sobie naszkicować na poziomie jednego wieczora, chyba że mamy bardzo dobre połączenie ze swoją duszą.
Ale to jest coś, co w zasadzie ciągle powinno być w ciągłej przebudowie, ciągle under construction, ponieważ ta nasza wizja, misja, ona będzie się zmieniała. Co chcemy jeszcze tutaj dołączyć w przypadku podejmowania decyzji? Być może jakieś doświadczenia w przeszłości, które, uwaga, są negatywne albo pozytywne. I tutaj w podejmowaniu decyzji mogą nam na przykład pomóc doświadczenia negatywne. Dla przykładu, zrobiłem coś złego w przeszłości. Wiem, że zrobiłem coś złego. Wiem, że teraz chciałbym się zachować inaczej. I mając to doświadczenie z przeszłości gdzieś tam utrwalone na poziomie ważnego rejestru, do którego wracam, wiem, że dzisiaj na przykład tak nie chciałbym się zachować, bo wiem, że to będzie rodziło szereg negatywnych konsekwencji. Kolejna sprawa, kluczowe wartości, czyli co w życiu jest dla mnie najważniejsze. Czego w życiu na koniec życia mogę najbardziej żałować? I kolejna sprawa, przekonania, czyli do czego jestem przekonany, co uważam za prawdziwe, w co wierzę w życiu, tak? W odniesieniu do reguł tego wszechświata, które uważam za ważne, słuszne i właściwe, tak? To jest znowu odniesienie do tego właśnie gruntu odpowiedzi. Teraz mamy kolejną rzecz. Uwaga, na przykład wizja końca, tak? Czyli pamiętajmy o tym, że z perspektywy wizji końca życia będziemy żałowali wielu rzeczy. Będziemy żałowali przyjaźni, w które być może nie zainwestowaliśmy, miłości, które nie pielęgnowaliśmy, doświadczeń, których nie przeżyliśmy. Będziemy żałowali, uwaga, niezrobionych rzeczy, które na przykład były drobne, wydawały się nieznaczące, ale z perspektywy Twojej duszy były naprawdę bardzo ważne. Niewypowiedzianych słów, szczególnie uwaga, szczególnie tych dobrych słów, tak? Tu oczywiście mogę Ci powiedzieć z własnego doświadczenia, że czasami w momencie, kiedy my zapętlamy się w jakiś tam negatywny tok myślowy, chcielibyśmy komuś dogadać, dosadzić, dopiec i tak dalej, i tak dalej. Z perspektywy końca życia nie będziemy żałowali, tak? I umierając, nie będziemy mówili: żałuję, że Marianowi nie dosrałem tak, że mu w buty poszło. Nie, raczej będziemy żałowali tego. Żałuję, że Marianowi nie powiedziałem, że w gruncie rzeczy, pomimo tego, że zachował się jak dzieciak, to jest dobry chłop z niego, tak? Tego będę żałował, generalnie rzecz biorąc. Czego będziemy jeszcze żałowali? Będziemy żałowali niezrealizowanych marzeń. Marzeń, które wydają się być może nieistotne. Marzeń, które są niekomercyjne, bo nie przynoszą dochodu. Marzeń, które są niepopularne, no bo nikt tak nie robi, albo nikt tak nie marzy. Ale dla ciebie i twojej duszy to są ważne rzeczy, więc zastanów się już teraz, jakie to są rzeczy, których nie realizujesz i o których być może zapomniałeś, zapomniałaś w dzieciństwie. Jakich słów będziesz żałować, zauważ, szczególnie z perspektywy miłości, tak? Jakich rzeczy będziesz żałować, że nie zrobiłeś, nie zrobiłaś? To nie są wielkie rzeczy, tak? Nie będziesz żałować, że żałuję, że nie zdobyłem tytułu mistrza świata w boksie zawodowym, w wadze ciężkiej. Tylko żałuję, że nie wiem, nie podszedłem do pani w sklepie, która na co dzień była smutna, żeby sprawić, żeby się wreszcie uśmiechnęła. Tego będę żałował, tak? Kolejna sprawa, tak jak powiedziałem, będę żałował braku inwestycji w miłość, będę żałował braku inwestycji w przyjaźń. Jak to ma się do podejmowania decyzji? Ano właśnie tak, że w momencie, kiedy ty podnosisz swoją wibrację i zaczynasz z wizją końca, czyli z wizją tej osoby, która umiera, z wizją i mądrością osoby, której już właśnie teraz życie miga przed oczami, ty teraz już możesz się dowiedzieć, nie musisz czekać do śmierci, czego będziesz żałować i czego będziesz żałować w odniesieniu do każdego z wariantów, który możesz przyjąć jako pewną opcję w kwestii podejmowania decyzji. To już możesz zrobić teraz. A to, co powiedziałem, z perspektywy końca życia będziesz żałować wszystkich tych rzeczy, które, uwaga, nie są komercyjne, nie są popularne, nie są spotykane w cyklu filmów o Brudnym Harrym, czy o Terminatorze, czy Rambo, czy Komando, ale będą chwytały cię za gardło i być może zaduszą twoje ostatnie słowa. Oby tak nie było, oby to się nie stało. Więc znowu, wizja końca, która może już teraz być czymś, co do ciebie przemawia w kwestii podejmowania decyzji. Odnajdywanie kompasu, znowu, zauważ, odnajdujemy się poprzez pewnego rodzaju azymut, który odnajdziemy poprzez dotarcie do swoich kluczowych wartości, poprzez dotarcie do swoich bardzo ważnych, świadomie ukształtowanych przekonań.
do bardzo ważnej tożsamości, misji, wizji i na tej podstawie podejmujesz decyzję. I uwaga, nawet jeżeli coś jest Twoją wizją Twojej własnej wersji siebie, która jest najlepszą wersją siebie, jaką jesteś w stanie sobie wyobrazić. Nie chodzi o to, że Ty teraz stworzysz tą wizję i powiesz sobie, a przecież ja taki nie jestem. No nie jestem taki jak na tej kartce. Nie chodzi o to. Chodzi o przyciąganie tej wersji siebie poprzez na przykład codzienne podejmowanie decyzji z perspektywy tej wersji, którą chcesz się stać. To jest właśnie ta magia, kiedy Ty z każdą kolejną decyzją, z każdym kolejnym wyborem, każdego jednego dnia tworzysz nową wersję siebie poprzez decyzje, które podejmujesz. To nie oznacza, że to, co sobie napiszesz na kartce, przytniesz palcami i będzie abrakadabra. Abrakadabra tak de facto oznacza tworzę, kiedy mówię, dlatego te słowa mają takie znaczenie i o tym wspominałem wcześniej. To nie dzieje się natychmiast i nie dzieje się nieprzypadkowo natychmiast, bo byśmy sobie zrobili bardzo dużo krzywdy, więc to jest zaplanowane w sposób bardzo, bardzo przemyślany, nawet z perspektywy fizyki kwantowej. Więc tutaj znowu, jaką decyzję podjęłaby najlepsza wersja Ciebie, czyli najlepsze wyobrażenie na swój własny temat? Jeżeli chcesz być osobą, która, nie wiem, jest osobą, która tworzy potężną wartość w życiu, zadaj sobie pytanie. Zatem, jaką decyzję podjęłaby ta wersja Ciebie, która tworzy potężną wartość w życiu? Tak? I prawdopodobnie już masz duże spektrum odpowiedzi, które jest ograniczone właśnie poprzez to jakże proste i przemawiające, mam nadzieję, do Ciebie kryterium. Kolejna rzecz. W przypadku każdej decyzji możemy podejść do tej decyzji w dwojaki sposób. Uwaga. Mogę podejść do wszystkiego z perspektywy, nazwijmy to, bracza albo dawacza. Twórcy albo ofiary. Twórcy albo, dobra, nazwijmy to może brutalnie, pasożyta. Czyli znowu, odnieśmy to do pracy, o której mówiliśmy. Jaką chcę pracę wybrać, gdzie mogę stworzyć najlepszą, największą możliwą wartość? Czyli wychodzę z perspektywy dawania. Gdzie mogę dać najwięcej? Jeżeli ja pójdę do pracy, gdzie mogę dać największą możliwą wartość, zgadnij co? Mam możliwość wytworzenia przy okazji najwięcej korzyści dla siebie. Tak? Albo podejmuję decyzję, gdzie mogę wnieść największą wartość ze wszystkich tych miejsc, gdzie dają najwięcej. To już jest coś lepszego niż decyzja pod tytułem gdzie dają najwięcej, gdzie dostanę najwięcej, tak? Czyli znowu szukanie sobie takiego wygodnego dołeczka, w którym mogę się przykryć, siedzieć cicho i brać po cichu. To jest coś, co bardzo często powoduje wiele, przepraszam, szereg negatywnych konsekwencji, których naprawdę nie chcesz, w momencie, kiedy zajmujesz i przyjmujesz perspektywę osoby, która tylko bierze. Osoby, która tylko bierze. Za każdym razem, kiedy chcesz zyskać odwagę, zamień się w dawacza, zamień się w kreatora, zamień się w twórcę. Tak? Czyli bądź jak stwórca. Co chcesz stworzyć? Jaką wartość chcesz wytworzyć? Jak dużą wartość chcesz wytworzyć? Dla kogo chcesz tą wartość wytworzyć? Dla jak wielu ludzi chcesz tą wartość wytworzyć? To jest właśnie wyjście z perspektywy ograniczeń i dodanie sobie od razu odwagi i motywacji, która wynika z Twojego wnętrza, gdzie najlepiej było, gdzie za to, uwaga, nie oczekujesz żadnych gratyfikacji. Co mam tutaj na myśli? Bo znowu niektórzy by, siema, siema, bo niektórzy by znowu powiedzieli, że komplikuje sytuację. To znaczy co, ja mam od siebie nic nie chcieć? Znaczy nie chcieć z zewnątrz, no to jest tak, że najlepiej by było to postrzegać w ten sposób i uważam, że jest to całkiem zdrowa wersja. Jeżeli ja daję coś ludziom, od ludzi nie oczekuję nic w zamian, ale wiem, że wszechświat, światło da mi wszystko, czego potrzebuję. Dla przykładu, w związkach też tak możesz to postrzegać. Ja daję i nie oczekuję w zamian. Przynajmniej tego samego. Zauważ, każdy z nas zupełnie inaczej postrzega na przykład dawanie miłości.
ale ja dając wiem, że otrzymam od wszechświata, otrzymam od światła dużo, bo wiem, że tak to działa, tak? Bo wiem, że tak to działa. Możemy mówić o tym, że karma wraca i tak dalej, i tak dalej. Mogę to wyjaśnić w bardzo szczegółowy sposób, ale nie mamy na tyle czasu, żebyśmy sobie tutaj to mogli bardzo, ale to bardzo szczegółowo to wyjaśnić, bo nie chciałbym z tematu zboczyć. Tak czy siak, staraj się dawać jak najwięcej, nie uzależniać się od ludzi i otworzyć się na branie ze strony wszechświata. To jest taki układ, który powoduje, że też Twoja wiara w siebie, zaufanie do życia jest na zupełnie innym poziomie. Więc zachęcam Ciebie do takiej perspektywy. Perspektywa twórcy i ofiary, oczywiście to jest bardzo, bardzo zbliżony koncept, tak? Czyli co w danej sytuacji chcę stworzyć. Czyli jestem w sytuacji decyzyjnej, chcę podjąć decyzję, no i mam jakiś tam ograniczony zasób, powiedzmy, decyzji czy wariantów do wyboru. Ale zanim to zrobisz, zanim w ogóle zaczniesz rozpatrywać jakiekolwiek warianty rzeczywistości, które chcesz wybierać, ja bym zaproponował Ci zadanie sobie pytania. Co w tej sytuacji chcesz stworzyć? Bo okazuje się, że w momencie, kiedy Ty wejdziesz tą perspektywę znowu twórcy, na zasadzie, jaką wartość chcesz stworzyć dla siebie i dla innych w tej sytuacji, okaże się, że jest cała masa opcji, które być może nie były wzięte pod uwagę. Bo dla przykładu, Ty rozważasz na przykład zatrudnienie w firmie A albo w firmie B. Ale okazuje się, że Ty chcesz wnosić wartość w taki sposób i okazuje się, że być może jest cała masa innych podmiotów, które nie brałaś pod uwagę, podmiotów, które być może otwarcie nie rekrutują, ale Ty mówisz sobie, o, w takiej firmie ten chciał pracować. Bierzesz CV w rękę, wędrujesz, idziesz i pytasz. Nawet jeżeli masz poczekać 3 miesiące, a okaże się, że to jest Twoje wymarzone miejsce pracy, uważam, że właśnie perspektywa twórcy jest czymś, co Ci zawsze pomoże i na czym zawsze wygrasz. Być może będzie to decyzja, która, czy opcja, którą stworzysz w postaci działalności, którą chcesz założyć. To też jest kolejna wersja. Bardzo często perspektywa twórcy wprowadza w Twoje życie Twoją wolną wolę, tak? Czyli, no cóż, szukam pracy, bo nie mam pieniędzy, więc automatycznie mój na przykład wybór będzie dotyczył wszystkich tych miejsc pracy, gdzie płacą najwięcej i gdzie mogę dostać pracę najszybciej. No ale Ty z perspektywy twórcy mówisz sobie, zaraz, stop. Pieniądze tak na szybko mogę zarobić gdzieś tam, ale ja chcę pracować w miejscu, gdzie mogę wnosić największą wartość w życie innych ludzi, czyli to będzie takie i takie miejsce, więc tam uderzam, bo jako twórca chcę to stworzyć, tak? To jest zupełnie inna perspektywa działania i postępowania w kwestii czy w sytuacji decyzyjnej. Ja słuchajcie, widzę, że tutaj dobiegamy już do 20:45, a mam czasu tylko godzinę. Ja obiecałem Wam, że będzie medytacja. Medytacja faktycznie będzie i medytacja będzie dla wszystkich, dla Was dostępna. Jutro na kanale Siła Spokoju Instytut Flow będzie ona dostępna też na grupie Siła Spokoju Instytut Flow na Facebooku, także ta medytacja oczywiście będzie. Dzięki tutaj Adrian, że się podzielasz ze mną i się wypowiadasz. Oczywiście wypowiadaj się nie tylko wtedy, kiedy się ze mną zgadzasz. Dzięki za Twoje wypowiedzi. Każda wypowiedź jest cenna. Natomiast odnosząc do tego, mamy jeszcze 15 minut. Chciałem Wam tylko zaprezentować kilka być może metod, które warto byłoby wziąć pod uwagę w kwestii podejmowania decyzji, a medytacja będzie czekała na Was jutro. No dobra, to teraz przechodzimy sobie do tych metod, jakie możemy zastosować w kwestii podejmowania decyzji. Już wcześniej mówiliśmy sobie cały czas o kryteriach, gdzie mogę podejmować decyzje w odpowiednim stanie emocjonalnym, w którym mogę się wdrożyć. Oczywiście, tak jak Ewa napisała, medytacja jest jednym ze sposobów, dlatego też medytacja będzie na Ciebie czekała jutro na kanale. Jasne. Dokładnie, tak mój żaden. Więc, jakie teraz zatem mamy sposoby podejmowania decyzji? Uwaga, po pierwsze, to co powiedziałem, oczyszczanie się, czyli chodzi mi tutaj oczyszczanie się ze zbędnych emocji. Jeżeli chcesz podejmować decyzję, oczyszczasz się ze zbędnych emocji. Zgadnij co? Jeżeli są osoby, które
Oj, przepraszam Was, moje zdrowie ostatnio coś tam zaszwankowało, są tego konsekwencje. Jeżeli ktoś z Was na przykład zajmuje się wahadełkami, tak? W kwestii narzędzi, w kwestii fizyki stojącej za posługiwaniem się wahadełkiem, no to podstawową zasadą w sprawnym użyciu wahadełka jest właśnie, uwaga, zresetowanie wahadełka, ale też zresetowanie siebie. Bo jeżeli ja chcę na przykład, nie wiem, podjąć decyzję teraz, dla przykładu, nie wiem, chcę podjąć decyzję odnośnie tego, że czy mam wybrać taką czy inną pracę, no ale moja logika już, dzięki serdecznie, Milena, tak zrobię, moja logika już mi podpowiada, że generalnie ja nie wiem, co zrobię, ale chciałbym iść do tamtego miejsca pracy, bo coś tam, coś tam, coś tam. I teraz macham tym wahadełkiem, tak? Czy powinienem iść do tej pracy, tak czy nie, tak? I ja tutaj automatycznie będę sobie świadomie wywoływał, uwaga, i zniekształcam moje decyzje. Natomiast jeżeli ja się całkowicie czyszczę i mówię, cokolwiek ma się zdarzyć, niech się zdarzy dla dobra, szczęścia mojego i innych. Cokolwiek ma się zdarzyć, niech zdarzy się dla szczęścia mojego i innych, no to w tym momencie to jest coś, co robię w sposób nieświadomy. Dopiero wtedy uruchamiam na przykład takie narzędzia jak wahadełka. Oczywiście wahadełka to jest tylko jedna z opcji, tak? Zauważ, tutaj doszliśmy do drugiego elementu podejmowania decyzji, a mianowicie staramy się podejmować decyzję w sposób binarny. Czyli albo zadajemy sobie pytanie, albo tak, albo nie, albo opcja A, albo opcja B. Dlaczego tak? Dlatego, że jeżeli mamy za dużo wyborów, automatycznie nasza podświadomość się poddaje. Tu jest cała masa badań, chociażby marketingowych, związanych z tym, że ludzie, na przykład badani w supermarkecie, kiedy mieli zaoferowaną nazbyt dużą ilość, powiedzmy, opcji, nie podejmowali w ogóle decyzji. Na przykład przypomina się badanie z dżemikami, tak? Tak jest. Tak jak piszesz, dokładnie. Dlatego warto tą perspektywę uchwycić i z tej perspektywy dopiero podejmować decyzję. Tak jak piszesz, właśnie tak jest. I teraz uwaga, dzięki za cenny komentarz. I teraz uwaga, jeżeli mówimy o tych dżemikach, jeżeli ludzie mieli wybory do 5, powiedzmy, dżemików, podejmowali decyzję i kupowali. Jeżeli wybory było powyżej 5, ludzie głupieli, nie podejmowali decyzji i wychodzili, bo nie wiedzieli, jaką decyzję podjąć. W związku z tym podejmowanie decyzji jest czymś, co robi w sposób binarny. Tak samo zresztą zauważ, bardzo często, jeżeli ktoś z Was posługuje się takimi rzeczami, jak na przykład karty, tak, to też robisz to w taki sposób, że wykładasz sobie albo dwie opcje, które sobie przeciwstawiasz, albo odpowiadasz sobie na tą opcję, jakie warianty rzeczywistości zrealizuje ta opcja, jakie warianty rzeczywistości zrealizuje ta opcja, tak? No nie możesz sobie odpowiedzieć na zasadzie, no dobra, to teraz mam 100 opcji, jaką wybrać? Oczywiście można to zrobić na zasadzie chociażby, uwaga, uwaga, no właśnie, zaufania sobie i już taką ostatecznością, którą możesz zastosować, to po prostu rzut monetą, tak? Rzut monetą, ale jak to zrobić, to później Ci wyjaśnię. Czyli mamy pierwszy etap oczyszczenie, drugi etap, czy uchwycenie odpowiedniej perspektywy, tak jak pisała Juliadna, o tym, że mam perspektywę mojego szczęścia, które buduję, życie jest przygodą, tak, i teraz jestem w takim stanie umysłu i uwaga, zaczynam zadawać takie pytania uwaga, uwaga, później dajesz sobie tą podjęcie decyzji odczuć w kościach. Czyli ja czuję, że podjąłem tę decyzję, podjęłaś tę decyzję i wtedy, uwaga, najlepiej dać sobie jakąś pauzę, tak? Czyli na chwilę zajmiesz się czymś innym i po tej chwili wracasz i sprawdzasz, jak się czujesz z tą decyzją, tak? Uwaga, znowu, zależy to od Twojego normalnego kontaktu ze swoją duszą, bo jeżeli masz tą membranę, o której mówiłem wcześniej, bardzo grubą, no to powiedzmy sobie szczerze, Twoje ciało, Twoja logika będzie się stawiała o koniem i się na to przygotuj. Jeżeli na przykład do tej pory nie stosowałaś różnego rodzaju metod kontaktu z duszą, to prawdopodobnie na początku Twoje ciało, Twoja logika będzie stawała dęba i będzie Ci się to wydawało irracjonalne. Zgadnij co? Życie nie jest racjonalne. Tak? Bardzo wiele rzeczy w życiu nie jest racjonalne.
W związku z tym skończ z byciem racjonalnym, bo zauważ, racjonalność to bardzo potężne ograniczenie. Zresztą tak jak jako hipnoterapeuta pracuję z nieracjonalną podświadomością. Dlaczego? Dlatego, że podświadomość w 95% decyduje o naszym procesie myślowym, a tylko 5% to nasza logika. Więc nie podejmuj, proszę, decyzji racjonalnych. No i teraz jakie mamy narzędzia? No to co powiedziałem, chociażby różnego rodzaju wahadła, tak jak Wam powiedziałem, karty, które możesz zastosować. Wiem, wiele osób będzie się śmiało. Tak, ale cóż, jeżeli zaczniesz to stosować i zaczniesz być wprawny, wprawna podejmowaniu decyzji, czemu by nie? Kolejna metoda, pamiętam kiedyś dawno, dawno temu, za górami, za lasami, uczyłem się, to było bardzo dawno temu, na szkoleniu odnośnie treningu intuicji, na przykład przykładanie ręki w różne części ciała i podejmowanie decyzji ze świadomością w danym rejonie ciała. To jest kolejna technika. Jako terapeuta często stosuję taką metodę, że obserwujesz swoje serce. Czyli uwaga, uwaga, wchodzę do wnętrza swojego ciała, uspokajam się, widzę jak bije moje serce, widzę jak ono wygląda. Teraz wyobrażam sobie wariant, który jest na przykład wariantem A i sprawdzam jak zachowuje się moje serce. I okazuje się, że obraz wewnętrzny Twojego serca zmienia się pod wpływem każdej decyzji i już jesteś w stanie podjąć decyzję na podstawie tego wyobrażenia i wejścia do wnętrza siebie, czyli korzystanie ze swojej fizjologii. Możesz oczywiście to poczuć na poziomie, nie wiem, motylków w brzuchu, czy ścisku pośladków, czy oczywiście w sposób troszeczkę z przymrużeniem oka, czy właśnie jakiejś charakterystycznej pracy serca, ale możesz to w sposób terapeutyczny bardzo łatwo, wchodząc do wnętrza swojego ciała, wykorzystując podświadomość, wykorzystując to połączenie z duszą, o którym mówiłem wcześniej, możesz to w bardzo łatwy sposób odróżnić, która decyzja jest dobra, spójna z Twoim wnętrzem. I na przykład bardzo często wyobrażenie serca jest czymś, z czego korzystam w momencie, kiedy pomagam na przykład swoim klientom podjąć decyzję, kiedy widzisz swoje serce, jak ono reaguje na każdą z opcji. Czyli mamy coś takiego jak przyrządy, o których powiedziałem, mamy coś takiego jak wejście w ciało. Każdy może mieć różne rejony ciała, w których będzie Ci się dobrze podejmowała decyzja i to trzeba sobie po prostu wytrenować. Mamy coś takiego jak oczywiście medytacja, tak jak już Ewa pisała. Czyli medytacja, która pozwala Ci na przykład oderwać się od tych, dajmy na to, okoliczności. Tutaj masz całą masę wyobrażeń. Możesz udać się w medytacji do miejsca, które jest neutralne dla Ciebie albo bezpieczne. Może to być jakaś polana. Może to być białe światło, z którym się łączysz, które to białe światło, nie wiem, przenosi Cię na grunt jakiś tam bezpieczny, gdzie w tej sytuacji możesz spotkać się w medytacji ze swoją duszą i ona zacznie Ci podpowiadać, tak? Możesz uzyskać podpowiedzi z samego światła i znowu to światło wpływa do Twojego ciała. Więc tutaj z medytacją i z wizualizacją mamy naprawdę ogrom możliwości. Dlatego, tak jak powiedziałem, jutro na tym kanale Siła Spokoju Instytut Flow i na grupie facebookowej będzie czekać medytacja dla Ciebie, którą zrobię w związku z tym naszym spotkaniem. Więc zachęcam Cię do przesłuchania jako przykład. Ale tutaj mamy całą masę możliwości, jeżeli chodzi o wykorzystanie wizualizacji, autohipnozy i medytacji do tego, aby właśnie lepiej podejmować decyzje, kiedy Ty się izolujesz od wszystkich emocji, wchodzisz w bezpieczny, powiedzmy, obszar i tam łączysz się z duszą, ze światem, zaczynasz tą decyzję podejmować. Kolejna sprawa. Metoda taka, powiedzmy, bardzo prosta, future pacing, czyli uwaga, wyobrażasz sobie, że szczególnie możesz ją zastosować w odniesieniu do mniejszej ilości opcji. Wyobrażasz sobie, że minęły na przykład 3 lata od podjęcia decyzji A, no i ułożyło się to tak i tak, i jak się czujesz. Później wybierasz opcję, najpierw się oczyszczasz, wchodzisz w opcję B, minęły 3 lata, jak się z tym czujesz, jak się zachowuje Twoje otoczenie, czy ludzie skorzystali na tym, czy ucierpieli. Tak? Więc tutaj mamy, zauważ, całą masę narzędzi. Możemy zastosować na przykład narzędzia z gruntu metody Silwy. Kiedy wyobrażasz sobie znowu,
Silva, to była jedna z jego ostatnich metod, które sformułował i według jego uznania jedna z najpotężniejszych, którą stworzył. Tak zresztą sam José Silva stwierdzał. Rano wizualizujesz sobie, że masz jakiś problem. Na przykład problem decyzyjny. No i ten problem rano wyobrażasz sobie najpierw z otwartymi oczami, później z zamkniętymi oczami. Wieczorem wyobrażasz sobie ten problem z otwartymi oczami, z zamkniętymi oczami, a później, uwaga, ten problem dajesz duszy albo aniołom, albo istocie, albo swojemu mentorowi, bo tutaj możesz różnie do tego podejść, do rozwiązania i odczuwasz wdzięczność za to, że ten problem został rozwiązany. Tak? Więc tutaj jest to świetna technika, robi się ją przez 3 dni i w ten sposób masz zaufanie, że ten problem zostanie rozwiązany i podejmiesz jakąś decyzję. Kolejny element to pisanie listów, tak? Czyli znowu możesz zasypiając napisać sobie pytanie do swojej podświadomości, czy jeżeli w to wchodzisz do aniołów, do światła, do źródła, możesz napisać zapytanie, co proszę o inspirację, co mam zrobić w tej sytuacji, tak? Więc tutaj dzięki Patrycjusz za Twoje cenne komentarze, dzięki, że dołączyłeś. Tutaj mamy, zauważ, całą masę narzędzi, gdzie pamiętaj o 3 podstawowych etapach. Po pierwsze, oczyszczenie się i uzyskanie właściwej perspektywy, czyli perspektywy duszy w odróżnieniu do perspektywy ego, perspektywy dawania w odróżnieniu do perspektywy brania, perspektywy twórcy w odróżnieniu do perspektywy ofiary. Podejmuj decyzję z perspektywy końca życia, aby nie żałować. Podejmuj decyzję z perspektywy kluczowych wartości. Podejmuj decyzję z perspektywy Twojej wizji najlepszego wyobrażenia, swój własny temat i najlepszej wersji życia, jakie możesz w życiu zrealizować. Więc to jest to, że najpierw się oczyszczasz, wchodzisz w odpowiednią wibrację i wtedy dopiero zadajesz pytania odnośnie tego, co zrobić. I później dokonujesz całego procesu decyzyjnego. Zauważ, jest to bardzo proste tak naprawdę, ale wymaga wprawy. A skoro my codziennie podejmujemy decyzję, co by trzeba było zrobić? No właśnie, wskazanie jest jedno. Należałoby zatem jak najczęściej mieć kontakt z tak zwaną, jak ja to mówię, bazą, tak? Czyli kontakt z duszą, ze światłem, z podświadomością, z mentorami, kontakt z powiedzmy aniołami. To wszystko, co do Ciebie przemawia, jest czymś, z czym warto się łączyć. Dlaczego? Bo właśnie w dzisiejszych czasach jesteśmy z tak dużą łatwością wytrącani z tego stanu. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby się z tym łączyć i dlatego tak bardzo zależy mi, aby udostępnić Tobie medytację, która już będzie dla Ciebie dostępna i na Instagramie, i na Facebooku, i na YouTubie, bo dla mnie to jest temat ważny. Słuchajcie, tak jak podejrzewałem, dobiega za chwilę 21 i podejrzewam, że na Instagramie za chwileczkę mnie rozłączy. Nie wiem jak z innymi kanałami, natomiast być może spróbujmy. Spróbujmy, bo być może macie jakieś pytania i pytanie moje do Was, jakie Wam zadam, czy to, co omówiłem, jest w miarę jasne i było w miarę klarowne. Ok, dziękuję Ewa, bardzo się cieszę. Dziękuję. Zobaczę sobie tutaj, czy w ogóle tam na gdzie indziej cokolwiek się zadziało. Ale to nie ma. Dziękuję Patrycjusz za krótki komentarz. Coś mi tutaj na YouTubie chyba nie bało, co poszło. Milena, dzięki serdeczne za potwierdzenie. Oczywiście, słuchajcie, im bardziej klarowna, szczera i krytyczna odpowiedź, tym lepiej, abym mógł dla Was lepsze treści jeszcze przygotowywać. A więc, jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, to serdecznie Was zapraszam do zadawania takiego pytania, bo możemy mieć jeszcze chwilkę, abym mógł na te pytania odpowiedzieć, a jeżeli nie, to możecie te pytania zadać na przykład na grupie, do którą Was serdecznie zapraszam, Siła Spokoju, Instytut Flow, grupa na Facebooku,
Tam możecie pytania zadać w związku z tym tematem, no bo do przyszłego tygodnia troszeczkę mamy czasu, do następnego tematu też mamy troszeczkę czasu. Jeżeli oczywiście przyszły Wam jakieś sugestie związane z tematem, który chcielibyście, abym poruszył, a być może rozszerzył tematykę, która była poruszana w tym tygodniu, to chętnie to zrobię. Natomiast jeżeli macie teraz jakieś pytania, śmiało, czekam na pytania. Jeżeli nie, to tak jak powiedziałem, jutro czeka na Was medytacja. Medytacja, którą stworzę specjalnie dla Was w odniesieniu do tematu, który sobie omawialiśmy, czyli medytacja związana z wsparciem w trakcie podejmowania decyzji. Wsparciem w trakcie trudnego okresu, kiedy nie wiesz do końca, co zrobić. Mam nadzieję, że ta medytacja będzie umożliwiała Tobie lepsze, trafniejsze podejmowanie decyzji. Widzę, pytań nie ma, zatem dziękuję Wam bardzo za obecność. Z całego serca, serdecznie Was pozdrawiam. No i widzimy się już niebawem z nowym tematem, a nowy temat ogłaszał będę oczywiście na grupie facebookowej. Dzięki serdeczne za komentarz. Dzięki serdecznie, Janek, za komentarz. Nowy temat pojawi się już na grupie, pojawi się na Instagramie. Medytacja dla Ciebie przygotowana. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało pisz. Będziemy ten temat... Bardzo się cieszę, że chociażby coś tam utkwiło, więc tym bardziej cieszę się, że mogłem być, jakby to nazwać, kanałem przepływu. Niech płynie jak najwięcej. Zawsze, jeżeli mogę się podzielić, zrobię to oczywiście z miłą chęcią. Więc jeżeli się do tego przyczyniłem, do notatek, tym bardziej jestem rad, że te informacje przeze mnie jakoś tam przepłynęły. Zatem dziękuję Wam serdecznie, życząc wszystkiego dobrego, życia zgodnego z Twoim pięknym ja, życia zgodnego z Twoją piękną duszą. I jesteśmy w kontakcie, a ja zapraszam Cię już niebawem na kolejny temat. Łukasz, bardzo się cieszę, że trafiłem z tematyką. Zatem wszystkiego, co najlepsze, serdeczne pozdrowienia. Tak jak powiedziałem, jutro czeka na Was medytacja do wysłuchania na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie. Trzymajcie się, cześć! Z wdzięcznością!